Cześć. Z tej strony Łukasz i witam was bardzo serdecznie w swoim najnowszym nagraniu, w którym zaprezentuję wam pięć interesujących słówek i zwrotów. Warto przyjrzeć im się nieco bliżej, ponieważ są bardzo ciekawe, wzbogacą wasz język, ale jednocześnie wychodzą troszeczkę poza ramy codziennego użycia. Zaczynamy. Pierwsze słówko, które chciałbym wam zaprezentować, pozwoli wam nieco bardziej precyzyjnie i finezyjnie Opowiadać o wprowadzaniu zmian. I jest to słówko tweak, które jest zarówno czasownikiem, jak i rzeczownikiem. To tweak. Tweak. I oznacza on właśnie dostosować, wyregulować. Jest to wprowadzanie jakiejś drobnej modyfikacji lub regulacji, często w celu poprawy funkcjonowania, wyglądu czy skuteczności czegoś. Jako ciekawostkę powiem, że słowo tweak pochodzi od średniowiecznego angielskiego słowa twicken, które oznaczało ciągnięcie lub szczypanie, i w języku angielskim zaczęło być używane w obecnym znaczeniu dopiero w XVIII wieku. Spójrzmy na kilka przykładów. My presentation is almost ready. It just needs a few tweaks. Moja prezentacja jest prawie gotowa. Potrzebuje tylko kilku poprawek. Your website looks amazing. I would just slightly tweak the homepage. Twoja strona wygląda wspaniale. Poprawiłbym tylko troszeczkę stronę główną. I've just checked your report and it needs a couple of tweaks. Właśnie sprawdziłem Twój raport i wymaga on kilku poprawek. Następnie chciałbym Wam zaprezentować zwrot to keep track of something. To keep track of something. To keep track of something oznacza monitorowanie lub regularne śledzenie czegoś, aby być na bieżąco z postępem, położeniem czy stanem czegoś. Można by to przetłumaczyć jako śledzić coś czy być na bieżąco z czymś. Zwrot ten wywodzi się z języka kolejowego, gdzie track oznacza szlak kolejowy. A keeping track oznaczało dosłownie utrzymywanie lokomotywy na torze, co z czasem przeniosło się na ogólną ideę monitorowania przebiegu jakiejś sprawy. Spójrzmy na przykłady. I use an app to keep track of my calorie intake. Używam apki, aby śledzić swoje spożycie kalorii. It's important to keep track of your expenses, if you want to control your budget. Ważne jest śledzenie swoich wydatków, jeżeli chcesz kontrolować swój budżet. She has an Excel spreadsheet to keep track of her work hours and tasks. Ona ma arkusz kalkulacyjny w Excelu, aby śledzić, czy być na bieżąco ze swoimi przepracowanymi godzinami oraz zadaniami. Kolejne słówko to przymiotnik Inevitable. Inevitable, który określa coś, co jest nieuniknione, coś, co musi się zdarzyć i nie możemy tego uniknąć. Nieunikniony, nieuchronny. Słówko to pochodzi od łacińskiego inevitabilis, gdzie in oznacza nie, jako zaprzeczenie, i evitare, unikać. Więc dosłownie jest to coś, czego nie można uniknąć. Na przykład Mistakes are inevitable when learning new things. Błędy są nieuniknione, gdy uczymy się nowych rzeczy. Unfortunately, layoffs are inevitable due to global economic situation. Niestety, zwolnienia, layoffs, są nieuniknione, nieuchronne z powodu globalnej sytuacji ekonomicznej. Kolejny fajny zwrot due to z powodu czegoś. The aging process is inevitable, but there are things you can do to slow it down. Proces starzenia jest nieuchronny, ale jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby go spowolnić. Następny zwrot to to dive into something. Dive, tak jak nurkować. To dive into something. Czyli zagłębiać się w coś, zacząć coś robić z dużym zaangażowaniem, często bez wahania lub wcześniejszego przygotowania. Tak jak powiedziałem wcześniej, dive oznacza nurkować, więc jest to znaczenie nieco metaforyczne. Zwrot ten jest dosyć często używany w świecie biznesu. Spójrzmy na ten przykład. Before we dive into details, let's have a look at this slide. Zanim zagłębimy się w szczegóły, spójrzmy na ten slajd. He decided to quit his job and dive into his passion for photography. On zdecydował się rzucić swoją pracę i zanurkować, zanurzyć się w swojej pasji do fotografii. I'm going to dive into this project and get it done by next week. Zagłębię się w ten projekt i ukończę go do przyszłego tygodnia. I ostatnie słówko na dzisiaj. Które nie jest może zbyt często używane, ale jest dosyć interesujące, moim zdaniem, jest to czasownik to bamboozle. Bamboozle. Który oznacza wprowadzić kogoś w błąd, zmylić, oszukać, zrobić w bambuko. Bamboozle jest jednym z tych słówek w języku angielskim, które pod względem etymologii pozostaje zagadką. Czyli tak naprawdę nie wiemy skąd się wzięło. Wiemy tylko, że pojawiło się ono w XVII wieku. I uważa się, że może mieć korzenie w gwarze złodziei. A teraz spójrzmy sobie na kilka przykładów. You've been bamboozled. Zostałeś oszukany, zrobiony w bambuko. You've been bamboozled. The scammer bamboozled elderly people into giving away their life savings. Scummer, oszust, nabierał starsze osoby, aby oddały swoje oszczędności życia. I think he's trying to bamboozle us with technical jargon. Myślę, że próbuje nas zmylić, przechytrzyć, oszukać technicznym żargonem. Jargon to właśnie żargon. Jaki specjalistyczny język. Aby ułatwić wam przyswojenie tych słówek, stworzyłem krótką historyjkę, w której zawarłem te wszystkie słówka. Anna feels very confident about tomorrow's meeting. Her presentation is almost done and just needs a few little tweaks. Her job is to keep track of the expenses and to look for savings. She will start with informing everyone that the company has been bamboozled into buying very expensive but useless software. Then she will dive into the details on where savings can be made. She knows that her boss will be impressed and her promotion is inevitable. Anna czuje się bardzo pewnie przed jutrzejszym spotkaniem. Jej prezentacja jest prawie gotowa i wymaga tylko kilku drobnych poprawek. Jej zadaniem jest śledzenie wydatków i poszukiwanie oszczędności. Rozpocznie ona od poinformowania wszystkich, że firma została wprowadzona w błąd, naciągnięta i kupiła bardzo drogie, ale bezużyteczne oprogramowanie. Następnie zagłębi się w szczegółach, gdzie można dokonać oszczędności. Wie, że jej szef będzie pod wrażeniem, a jej awans jest nieunikniony. No dobrze, dlaczego nie mielibyśmy przy okazji poćwiczyć troszkę wymowy? Powtarzaj po mnie. Anna feels very confident about tomorrow's meeting. Her presentation is almost done and just needs a few little tweaks. Her job is to keep track of the expenses and to look for savings. She will start with informing everyone that the company has been bamboozled into buying very expensive but useless software. Then she will dive into the details on where savings can be made. She knows that her boss will be impressed, and her promotion is inevitable. No cóż, na dzisiaj to już wszystko. Odkryliśmy nie tylko pięć ciekawych, unikatowych terminów, ale także zagłębiliśmy się w nieco w ich pochodzenie i dowiedzieliśmy się, jak mogą one wzbogacić nasz język i wyrażanie myśli. Przyjrzeliśmy się blisko słówku tweak i jak drobne regulacje mogą mieć duży wpływ. Nauczyliśmy się jak to keep track of something pomaga nam utrzymać porządek w naszym życiu i pracy. To Bamboozle pokazało nam, że język może być używany do zaskakującego i czasami zmyślnego wpływania na innych. Z Inevitable przypomnieliśmy sobie o rzeczach, które są stałym elementem naszego życia. I wreszcie To Dive into Something zainspirowało nas, aby eksplorować nowe tematy i pomysły. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Poproszę Was o to, abyście w komentarzu napisali, które z tych słówek było dla Was nowe lub najbardziej interesujące, a może sami macie jakieś własne przykłady, jak można by ich użyć. Pamiętajcie jeszcze, proszę, aby zostawić łapkę w górę i subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby nie przegapić kolejnego filmiku. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.